Czy politycy to hipokryci i krętacze? Jak najbardziej jeszcze jak. To nie jest nic nowego. Sprawdzimy, co politycy obiecywali Polakom przed wyborami w sprawie związków partnerskich i jak te obietnice wyglądają w praktyce. Ja mówię sprawdzam. Opowiem też o tym, co na temat związków par jednopłciowych mówią badania naukowe i prawa człowieka oraz czy w innych krajach związki partnerskie doprowadziły do upadku ludzkości. Matko koń świata. Czas wyjaśnić, o co tak właściwie chodzi ze związkami Partnerskimi. Ja nazywam się Filip Folczak i serdecznie zapraszam Was do oglądania. A jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to myślę, że warto to rozważyć, bo na YouTube'owy kanał TVN24 wpada naprawdę sporo ciekawych treści. Zaczynamy. Przed Wami żona szefa PSL. Władysława Kosiniaka Kamysza w wywiadzie z roku 2020. W sprawie związków partnerskich, ja myślę, że całego tego zamieszania e, m, może nie rozumieć w ogóle moje pokolenie 30- i 30-parolatków, prawda? Państwo jest od tego, żeby ludziom ułatwiać życie, a nie je utrudniać. Oczywiście mąż i żona mogą mieć najróżniejsze poglądy, ale pani Paulina występowała wtedy jako kandydatka na pierwszą damę, bo jej mąż walczył wtedy o prezydenturę. A kosiniak Kamerz udostępnił nawet wypowiedź swojej małżonki w mediach społecznościowych, więc chyba się z nią zgadzał. A jak w ogóle mu poszło w tamtych wyborach? Hello darkness, my old friend. Teraz szef PSL-u jest wicepremierem i zgadnijcie co. Ale o co tu właściwie chodzi? To jest Kasia, to jest Ania. Kochają się, mieszkają razem, chcą spędzić ze sobą całe życie. Jak coś, to te kobiety tak się nie nazywają i to jest tylko przykład. I w ramach rozwoju cywilizacji ludzie wymyślili, że jak dwie osoby chcą spędzić razem życie, to mają możliwość zarejestrowania swojego związku i tym samym nabycia pewnych praw i obowiązków w pakiecie. W Polsce Kasia i Ania nie mają takiej możliwości. I nie chodzi tutaj nawet o małżeństwo, a po prostu o związek partnerski. Coś, co tylko w minimalnym stopniu spełnia wymogi równego przestrzegania praw człowieka. Pan szalał. Europejski Trybunał Praw Człowieka w grudniu ubiegłego roku wydał orzeczenie, uznając, że brak możliwości zawarcia związku przez osoby tej samej płci jest złamaniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Polska jest obecnie jednym z pięciu państw Unii Europejskiej na 27, które nie uznają prawnie związków osób LGBTQ. Związek partnerski to rodzaj umowy pomiędzy dwojgiem ludzi. To urzędowa formalizacja związku, ale bez zawierania małżeństwa. Wyobraźmy sobie teraz, że Ania ma straszny wypadek. Jest nieprzytomna, a w krótkim czasie trzeba podjąć ważną decyzję dotyczącą jej leczenia. Dzięki związkowi partnerskiemu Kasia mogłaby to zrobić, a teraz nie może. Chociaż jest jej najbliższą osobą w życiu. Niestety w wyniku tego strasznego wypadku Ania umiera. Jeśli nie spisała testamentu, nie ma dzieci ani ślubu, to cały jej spadek trafia do rodziców Ani. To by oznaczało gwałtowny spadek. Kasia zostaje z niczym. A nawet jeśli testament spisała. To jeśli formalnie tych dwóch pań nic nie łączy, to taki testament jest bardzo łatwy do podważenia przez rodzinę zmarłej Ani. A chyba nie muszę Wam tłumaczyć, że w Polsce zdarzają się przypadki, że rodzice nie mogą się pogodzić z tym, że na przykład ich córka jest lesbijką. Chwila, moment. Przecież Ania i Kasia mogły. Pójść do notariusza, załatwić sobie wgląd do dokumentacji medycznej, spisać najlepsze na świecie testamenty i podpisać stertę innych dokumentów, które przygotują je na każdy możliwy scenariusz w życiu. Doskonały pomysł! A następnie mogły nosić większość tych dokumentów cały czas przy sobie, tak na wszelki wypadek, gdyby coś się wydarzyło? Bo tak na przykład radzi poseł Marek Sawicki z PSL-u. Moja partnerka umrze, to dzieci trafiają do dziedzictwa. To już nie ma pani racji. Nie można nie się naprawdę rację. przed tym zabezpieczyć i nie przez czas. A czym się mogę, mogę zabezpieczyć? Prawnie. Proszę, prawnie. proszę a. jak prawnie? pragnie. Że... Od tego są prawnicy, proszę się Nie proszę pana, nie można przepraszam. Dobrze dziewczyny, życzę nam powodzenia i dużo zdrowia. Prawnie. Ale chyba państwo jest od tego, żeby życie ludziom ułatwiać. A nie utrudniać. Nie, no bez przesady. Bo jak na przykład jakiś polityk podejmie decyzję o rozwodzie, a uwierzcie, że jest takich trochę, to jeśli dobrze to ogarnie, to jest w stanie rozwieść się w trakcie jednej rozprawy w sądzie, a następnie chwilę później wziąć kolejny piękny ślub. Ale jak Kasia i Jania chcą po prostu ułatwić sobie życie, to nie, kochani. Nie ma takiej opcji. Przecież Polska przez to upadnie i pewnie Polska się zachwieje, jeśli takie związki zaczną formalizować również pary heteroseksualne. Dajcie spokój, kto to widział. Wróćmy do wspomnianego wcześniej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To międzynarodowy sąd z siedzibą we francuskim Strasburgu. Ale według internetowej opinii pana Maćka, ETPC to banda frajerów nakazująca innym swoje widzimisię. się. Panie Maćku, jest tylko taki jeden mały problem. Nasz kraj dobrowolnie przystąpił do tego Trybunału. Myślicie, że politykom jest na rękę, żeby był jakiś międzynarodowy sąd, który może orzec, że dane państwo, polskie, włoskie czy niemieckie, łamie prawa człowieka? No, tak średnio bym powiedział tak średnio. I to w interesie obywateli jest, żeby ten Trybunał działał wszystkich obywateli. Dla przykładu, w zeszłym roku pan Piotr wygrał sprawę przeciwko Polsce w związku z wolnym działaniem wymiaru sprawiedliwości. Była żona owego pana utrudniała mu kontakty z córką po rozwodzie, relacje ojca z dzieckiem się psuły. A polskim sądom nie śpieszyło się jakoś specjalnie, żeby pomóc panu Piotrowi. I dopiero Europejski Trybunał przyznał mu rację i odszkodowanie. Bez sprawy w Strasburgu ten pan najprawdopodobniej nigdy by się nie doczekał sprawiedliwości w naszym pięknym nadwiślańskim kraju. Wróćmy jednak do związków partnerskich. W grudniu zeszłego roku Europejski Trybunał Praw Człowieka przypomniał i podkreślił, że osoby tej samej płci powinny mieć prawo do poszanowania ich życia prywatnego i rodzinnego oraz do podejmowania decyzji dotyczących ich życia osobistego, co państwo powinno wspierać poprzez wypełnianie swoich pozytywnych obowiązków wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ale jak nie wyroki ze Strasburga, to może Polska Konstytucja? Proszę bardzo. I niech pan czyta z, z, ze zrozumieniem. Artykuł 32. Wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 33. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Na ten moment to tak średnio, ale to jest w sumie taka cienutka książka, a wszyscy wiemy, że takie... Ważne książki to są grube, a nie cienkie, więc sami rozumiecie. A którą książkę y, Olgi Tokarczuk Pan przeczytał? Próbowałem, nigdy nie dokończyłem. Według sondaży ponad połowa Polek i Polaków chce, żeby pary jednopłciowe mogły zawierać przynajmniej związki partnerskie. Po drugie, badania potwierdzają, że większość gejów i lesbijek pragnie żyć w trwałych, miłosnych związkach. Wiele jednopłciowych par tworzy związki trwające całe życie to także potwierdzają badacze. I uwaga, tutaj was czymś totalnie szokuje. To czy dwie osoby będą tworzyć trwałą, opartą na miłości relację, zależy przede wszystkim od tego, czy są względem siebie uczciwe, czy się szanują i od wielu innych czynników, a nie od tego, jaką mają orientację seksualną. Szok. Ja wiem, że to czasami trudno w to uwierzyć. Brzmi to jak największy banan na świecie, ale są też osoby, dla których nie jest to oczywiste. Wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich obiecywała koalicja obywatelska. Takie związki były też na liście obietnic lewicy. Według deklaracji na tak chcą zagłosować także posłowie Polski 2050. Załóżmy też, że wyrzucony z Polski 2050 Adam Gomoła również zagłosuje jak jego dawny klub, co daje w sumie 216 głosów. Brakuje 15, bo teoretycznie potrzeba 231 głosów do przegłosowania ustawy pod warunkiem, że na sali plenarnej pojawią się wszyscy parlamentarzyści. Polskie Stronnictwo Ludowe, które tworzy koalicję rządową, ma 31 szabel, ale politycy PSL Mówią, że zadeklarują, jak zagłosują, dopiero jak zobaczą projekt ustawy. Ale na pewno nie zagłosują za ustawą, w której będzie możliwość przysposabiania dzieci przez pary jednopłciowe. Wspomniany projekt ustawy przygotowuje ministra do spraw równości Katarzyna Kotula z lewicy. Tylko podobno nikt tej ustawy jeszcze nie widział. Nie wiem, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Politycy udzielają wywiadów, odpowiadają na pytania, targują się publicznie, kto za, kto przeciw. A mamy lipiec, prawie siedem miesięcy po tym, jak nowy rząd rozpoczął swoją pracę. Weźmy jeszcze pod uwagę, że to nie jest projekt poselski, pisany oddolnie, gdzieś na kolanie, w biurze poselskim, w autobusie. To ma być projekt rządowy. Mogą przy nim pracować rządowi specjaliści od legislacji. Teoretycznie najlepsi prawnicy od pisania ustaw. A tego projektu ciągle nie ma. Jedynie na rządowej stronie pojawiła się zapowiedź projektu ustaw z informacją, że rząd zajmie się nowym prawem w czwartym kwartale tego roku. A wszystkie obiecywane konkrety to. 1023 znaki, czyli mniej więcej tyle, ile mieści się w czterech wpisach na X. Z samej ustawy oczywiście brak, ale zdradzę Wam, jak będzie wyglądała przyszłość. Tej ustawy nie będzie, bo nawet jak politycy okroją ją do końca, pójdą na kompromisy i coś przegłosują, to i tak ustawę zawetuje prezydent Andrzej Duda. A do obalenia weta prezydenckiego byłyby potrzebne głosy 25 posłów spoza całej koalicji, czyli posłów PiSu i Konfederacji, co wydaje się praktycznie niemożliwe. Jesteśmy świadkami politycznej bitwy pomiędzy PSL-em a lewicą o związki partnerskie. Donald Tusk patrzy na to wszystko z boku i pewnie głośno się śmieje. Ten sam premier, który 27 grudnia 2023 roku mówił, że projekt ustawy o związkach partnerskich jest kwestią nie miesięcy, a tygodni. Jeszcze tej zimy ten projekt będziemy o związkach partnerskich procedować. Moim zdaniem, Donald Tusk powinien powiedzieć, że to kwestia minut albo sekund, tylko nie wiadomo ilu. A ja się tylko złośliwie czepiam, bo przecież jak premier powiedział, że tak będzie, to na pewno tak będzie i nie trzeba mu dwa razy w roku o tym przypominać. To zobowiązanie jeśli chodzi o związki partnerskie wydaje mi się wykonalne i uznaję je za priorytet, za zadanie na pierwsze 100 dni. To nie pierwszy raz, kiedy słyszymy takie deklaracje z ust Donalda Tuska, bo jako premier obiecywał Polakom związki partnerskie ponad 10 lat temu. I co? I nic. Tusk wyjechał wtedy do Brukseli. A na czele rządu stanęła Ewa Kopacz, która obiecała, że Platforma Obywatelska złoży ustawę o związkach partnerskich, ale dopiero po wyborach w 2015 roku. Wielkie zaskoczenie, uwaga, nic się nie udało i nic się nie zmieniło. Bo w polskiej polityce nigdy nie ma dobrego czasu na związki partnerskie, a ludzie czekają. Priorytet za zadanie na pierwsze 100 dni. Nie uważam. Serdecznie Wam polecam zobaczyć wideoreportaż Piotra Jaconia pod tytułem Tego nie ma w umowie koalicyjnej. Bohaterki tego materiału czekały ponad 30 lat na to, żeby państwo polskie uznało, że istnieją jako para i nie doczekały się. Wyjechały za granicę, gdzie bez żadnego problemu wzięły ślub. Po powrocie do Polski pani Renata Lis wystąpiła do Urzędu Stanu Cywilnego z wnioskiem o wpisanie aktu ślubu do polskich ksiąg. I wiecie, co zrobił urząd? Poinformował prokuraturę. Może nie możecie zalegalizować swojego związku w Polsce, ale może dostaniecie jedną celę w więzieniu, jak was zamkniemy za podejmowanie takich prób. Amen. Link do reportażu Piotra Jaconia znajdziecie oczywiście w przypiętym komentarzu. Kością niezgody wśród polityków dyskutujących o potencjalnej ustawie o związkach partnerskich są dzieci, a tak właściwie ich przysposabianie bo jest wiele przypadków, w których jedna z osób ma dzieci z innego związku i czy to się komuś podoba, czy nie, w Polsce żyją tęczowe rodziny, gdzie dziecko ma na przykład dwie matki. Na ten moment ta druga, niebiologiczna mama, jest dla tego dziecka z punktu widzenia prawa zupełnie obcą osobą. I ta niebiologiczna mama nie może pójść z dzieckiem na przykład do lekarza na szczepienie, nie może dowiedzieć się, jak dziecku idzie w szkole, a jeśli biologicznej matce coś się stanie, to ta druga nie ma żadnych praw do dzieci, chociaż te dzieci traktują ją jak własną matkę. W skrajnym przypadku dzieci mogą trafić do domu dziecka, jeśli zabraknie dwojga biologicznych rodziców, a kobieta, która je wychowywała, musi walczyć w sądzie o opiekę nad nimi. I raczej sąd skieruje dziecko do placówki, niż uzna istnienie drugiej matki. Nie są to problemy hipotetyczne wysane z palca, tylko to są realne sytuacje, z którymi mierzą się ludzie w Polsce. Jednocześnie zaznaczmy, że chodzi tutaj o przysposobienie wewnętrzne, a nie o adopcję czyli o sytuację, w której te dzieci i tak wychowują się w tęczowych rodzinach. Ale według tego, co możemy przeczytać w mediach, takie rozwiązania nie znajdą się w rządowym projekcie ustawy. Nie wiem, czy wiecie. Ale związki partnerskie to nie są tylko związki par jednopłciowych. W Belgii, Francji czy Holandii ponad 90% związków partnerskich zawierają pary heteroseksualne, bo po prostu nie każdy chce brać ślub, a Polska jest tylko jednym z pięciu państw Unii na 27, gdzie taka formalizacja związku nie jest możliwa. Jednocześnie pamiętajmy że związki partnerskie nie oznaczają równości małżeńskiej, więc ciągle nie są w równy sposób respektowane prawa człowieka osób LGBTQ+, bo związek partnerski nie zabezpiecza danej pary w przywileje, prawa i systemową ochronę, jakie wynikają na mocy prawa z małżeństwa osób różnej płci. Jak popatrzymy na Europę, to osoby tej samej płci mogą brać śluby w 15 państwach Unii Europejskiej, a także w Szwajcarii, Islandii i w Norwegii. Nie, no panie, ale to jest przecież zgniły Zachód, przecież Francji już nie ma, cytując internetowych klasyków, tylko jakimś wyjątkowym zrządzeniem losu. Jeśli Polacy emigrowali w poszukiwaniu lepszego życia, to głównie emigrowali na ten zgniły Zachód, gdzie wolności jest więcej. I na przykład osoby tej samej płci mogą legalizować swoje związki. Od kilkunastu lat ONZ tworzy ranking najszczęśliwszych państw świata i w 9 na 10 państw. Które są na szczycie tego rankingu, znajdziemy kraje, gdzie osoby tej samej płci mogą brać śluby. Jedynie w Izraelu jest to niemożliwe, ale państwo Izrael uznaje takie małżeństwa zawarte za granicą. Przykłady z zagranicy można by mnożyć. Czy to coś zmienia? Absolutnie nic, bo na sam koniec dnia. Przystępujemy do głosowania. To z pani panów posłów. By za przyjęciem całości projektu ustawy. zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Decyzję podejmuje pan poseł lub pani posłanka, która decyduje o życiu obywateli. Osób, które również w małych miastach i wsiach w Polsce muszą być odważne, żeby mogły być sobą. Tutaj serdecznie polecam wam reportaż Tomasza Marcina Wrony pod tytułem Queer w małym mieście. Link oczywiście znajdziecie w komentarzu pod tym filmem. Pamiętajmy tylko, że tu chodzi o prawa człowieka. O godność, o możliwość swobodnego życia, o równość. I o to chodzi w związkach partnerskich. Dziękuję, dobranoc. Stuk puk w przypiętym komentarzu wrzucamy linki do ciekawych materiałów związanych z tematem tego odcinka. Zachęcam do sprawdzenia no i oczywiście do komentowania. Do zobaczenia.